nie każdy może tam polecieć. Tam trzeba przejść przeszkolenie na tym lotnisku. Ale a w Michałkowie koło Kalisza mam mowa już wtedy? Znaczy, tak, ja w wielu miejscach byłem, akurat w Michałkowie nie byłem. Ale czy grałem koncert, to lądowałem, ale nie osobiście. Nie osobiście, bo byłem, ale nie lądowałem osobiście. Tak. Naprawdę jest tyle miejsc również w Polsce ciekawych. Zresztą pamiętam, jak moja mama się przeraziła, kiedy pierwszy raz przeleciałem, przepraszam, kiedy poleciałem z mamą i lotnisko w Kętrzynie na Mazurach, które teraz jest w środku lasu. I akurat odbywały się zawody, więc było tam bardzo gęsto. A to był, nie wiem, miałem dla danych ze 100 godzin, więc naprawdę nabrałem pietra, że się z kimś tam spotkam w tym powietrzu. Ale kwadrat, czyli kontrola na tym lotnisku, tak poukładała te samoloty, że nic się nie stało. Ale kiedyś ja bardzo często na takich zlotach lotniczych wożę dzieci, ponieważ na przykład na warszawskim domowie kontrolerzy urządzają sobie, no bo wiadomo, oni pić nie mogą. Mają taką stresującą, ciężką pracę, że muszą być absolutnie na pełnych obrotach i od czasu do czasu urządzają sobie na lotnisku, bo pijamy raz do roku. No to przywołam te swoje dzieci i wtedy biorą kilku kolegów pilotów, no i my wozimy te dzieci. Rundka nad Warszawą i stąd. Także tam jest cała masa roboty. Ale mnie kiedyś tak wkopali, że poprosili mnie, żebym poleciał do Płocka. I byli przekonani, że ja, który zawsze przestrzega przepisów i tak dalej, że ja tam nigdy nie wyląduję. Zrobię niski przelot, zobaczę, że jest wysoka trawa i odejdę na drugi krąg. A tam jest bardzo ciężkie do lądowania, bo jest z jednej strony rafineria Petrochemia Płocka. I tak powinienem to zrobić. A ja w tych ziemniakach, to lotnisko było absolutnie nieprzygotowane, a ja w tych ziemniakach wylądowałem. No i to była druga moja głupota lotnicza, ale to już była ostatnia, że ja jeszcze z tego lotniska wystartowałem. Także absolutnie, panie Państwu, każdy pilot zaczyna z wielkim workiem pełnym szczęścia i pustym workiem doświadczenia. I chodzi o to, żeby ten jeden nie stał się pusty, zanim ten jeden się napełni. I to generalnie bardzo dużo szczęścia. A to się niestety zdarza często, szczególnie jeżeli się lata turystycznie, z widocznością terenu. Kiedyś poleciałem na zlot z fanami wieczorem. I w drodze powrotnej w granicach Berlina okazało się, że pogoda miała być idealna, a szedł 30-kilometrowy front. I on szedł prawie do ziemi. 30 km tym samolotem to jest tak naprawdę 8 minut. Ale nie miałem innego wyboru. Zobaczyłem już, masz GSM na swoim prawym skrzydle. Nawrót 180 stopni, pierwsze lotnisko zapasowe i cała masa kłopotów, żeby później ten samolot sprowadzić do Polski i tak dalej. Także no, to jest różnie z tym lotnictwem. Ale bezpieczeństwo ponad wszystko. Nie, ja z przyjemnością odpowiem, bo to są bardzo częste pytania, jeżeli chodzi o telewizję. O ile pamiętam, to tam był utwór Summer Wine. Tak? Summer Wine było absolutnie z playbacku. To realizowała telewizja TV4. Oni są absolutnie nieprzygotowani przy większej ilości artystów do tego, żeby obsłużyć ich muzycznie na scenie. I tu nie chodzi o sam śpiew. Generalnie bardzo często zmieniają się mikrofony, jest ich za dużo i sobie absolutnie z tym nie radzą. To nic przeciwko tej telewizji, broń Panu. Oni po prostu takich produkcji nie robią. Ja mam syndrom Krzysztofa Krawczyka. My obydwoje nie potrafimy śpiewać z playbacku.
nie potrafimy. I to można niestety przy tych produkcjach zauważyć, że jak śpiewasz na żywo, to nawet jak popełnisz jakiś błąd, to widać, że śpiewasz na żywo. A ja z tej tego, jak śpiewam, za każdym razem się pomylę, bo w tym momencie możesz zaśpiewać zupełnie inne słowa. Zapomnisz tekstu, widać coś innego, a śpiewasz coś innego. Tamtym razem się nie pomyliłem. Ja wiem, ale mamy swoje metody, prawda? Dobrze, nie. No to niestety tak czasami bywa. Natomiast zdecydowanie 99,9 wszystkich swoich występów absolutnie na żywo, i to nawet nie z półplaybacku, tylko z pełnym życiem. Z nami zresztą grają jazzmeni krakowscy. Nowy, nie wiem dlaczego tak wyszło. Dałem ci Oscara polskiego jazzu. No muszą dorabiać w popkulturze, prawda? A teraz z ciekawostek tego sweterka, tą piosenkę poetycką nagrałem z kolegą ze Zduńskiej Wojny, w której mieszkałem jakiś czas. I pomimo tego, że on zdobył laury na wielu festiwalach poezji śpiewanej, no nie miał siły przebicia. Ja pojechałem kiedyś właśnie do niego na koncert, gdzie okazało się, że grają z nim jego synowie, ma trzech synów, cała trójka gra na instrumentach, tak się urządził chłopak. I ja tych synów nosiłem na rękach, a teraz oni ze mną nagrali płytę. Piękna sprawa. Także też absolutnie artystyczny materiał, myślę, że jestem absolutnie tą płytą przerażony, bo na razie wszystkie recenzje, jakie wyszły od ostatnich trzech dni, są dobre. A zawsze, jak źle o mnie pisali, to sprzedawałem płyty, więc prawem mnie się nie sprzedaje. Tym razem nie o samolotach. Skąd pomysł na tą płytę z poznawkiwaną? Bo ten jest zawarty bardzo wiele mądrości, których człowiek działający w popkulturze często nie może wyrazić. Bo ja nie twierdzę, ja zawsze pisałem prawdę, już w najprostszej piosence. Natomiast tutaj trzeba mieć niestety dwie szare komórki, żeby to zrozumieć. I chcieć. I takim przesłaniem, które jest w piosence, które promuje ten album, Pani Stańczy, jest taka trochę puenta o mnie. Kapłanka mówi, że a może tak już zapisane na gwiazdach, mądrości trzeba szukać u was. Przecież my naprawdę jesteśmy prorokami, nie jesteśmy czarnowiarami. Jeżeli ktoś stwierdził, że te czerwone włosy są synonimem kiczu, to ja jestem za mądry na to, żeby wyprowadzać go z głowy. I takich rzeczy, proszę mi wierzyć, na tej płycie znajdziemy więcej. One są... zresztą, otwórz jedną płytę, ja może coś przeczytam, tak? Nie, że nie pamiętam wszystkich tekstów na pamięć, ale napisałem 200 piosenek, w związku z czym mam prawo z tego pamiętać. Jest kilka takich rzeczy, które absolutnie... musiałem powiedzieć, jest taki piękny tekst Mirki Szykowej, która napisała piosenkę o trzech krzyżykach. Może we wkleju. Ja myślę, że w tle mogę puścić muzyczkę. Dlaczego piosenkę o trzech krzyżykach? Dlatego, że my żyjemy w takim kraju, niestety, gdzie
tworzy się, oni się tworzą, albo tworzy się idoli bohaterów, których później nie stawia się na piedestale, żeby można było w nich strzelać, żeby było łatwiej trafić. I to nie tylko w muzyce, to nie tylko w sztuce, ale i w sporcie. Zresztą przypominacie sobie Państwo również i Adama Małysza, który na moment stracił formę w 2004 roku i od razu już był B. Bo nagle przestał stawiać. Ten refren mówi, że jeśli koniecznie muszę zostawić jakiś ślad, niech to będą trzy krzyży. Powiedzcie, byłem ale jak zwykle taki niedorosły. Powiecie, byłem ale jak zwykle niedorosły. Być może ja nie dorosłem do tego tak naprawdę, żeby zrozumieć, skąd się bierze ta prosta zawiść. Ale skąd się bierze? Ona u nas jest tylko chyba może bardziej odrobinę widoczna przez to, że szczególnie za czasów komuny musieliśmy o wszystko walczyć, wyrywać sobie to po prostu. Dążyliśmy do czegoś, na co mogliśmy w normalnych warunkach sobie po prostu zapracować. Nie wiem. I takich momentów na tej płycie jest więcej. Błądzą po ulicach smutne twarze, a w oczach tylko złość i ból. Nikt nie potrafi wejść na scenę, choć każdy zagrał tysiąc ról. Trudno tak żyć, choć w sklepach tyle pomarańczy. Trudno tak żyć, gdy nawet miłość nic nie znaczy. To jest chyba najtrudniejsza w tych płyt z cyklu Sweterek. Bo to jest część pierwsza, 13 postulatów w sprawie rzeczywistości i ona jest chyba rzeczywiście taka trochę najbardziej trudna. Później już się rozwesela i będzie 13 postulatów w sprawie miłości. I zakończymy polewkami z rzeczywistości. A polewki też używają w ogóle ludzie wzrodnie, taka płyta do ręce, do ręce, to mówią, no, ale też w tym stylu akustycznym. Choć nie powiem, niektóre rzeczy są z akustycznie potraktowane, jak nie przynoście kwiatów poetom, dajcie wódki, bo lubię pić. Taki nigdy nie umie na trzeźwo ani pisać, ani żyć. I się do tego życia jakieś tak odchodzą. Nie, owszem, piję, ale piję przez prasę, jak to powiedział kiedyś Laskowi. A ja się cieszę, że przez te 17 lat bycia na scenie nie popadam na narkotyki. Absolutnie jestem przeciwny temu. Walczę z tym. Działam zresztą w warszawskich strukturach antynarkotykowych. Spotykam się z tymi ludźmi. Zresztą córka pana redaktora Garzyńskiego jest szefową i ona jest takim przykładem prężnie działającym, który się udało wydostać z tego nałogu. No ale piję i palę, no. No nie, nie piję ciągle. Znaczy, tłumaczę z tego. Jestem pilotem, muszę robić badania, więc generalnie nie mogę sobie na to pozwolić, ale czasami tak, zdarza się. Ale w ramach tego, że ci artyści na tego odchodzą, to... I nie wierzcie w natchnienie. To jest bujda, banał, to nic. Oni muszą mieć podobne sumienie, bo inaczej ich słowa to hit. Oni muszą mieć ciągle za mało i najlepiej zawsze nie tak, żeby pięknie się im umierało. Raz na tydzień, a może inny. I nie znam takiego poety, który by nie miał takiego okresu w swoim życiu, który by się nie zatracał.